ojciec powiedział, że już mi więcej nie pomoże, że to tam, żebym się nauczył i tak dalej. Sam zacząłem robić te rury i przyszedł czas na obróbkę próżniową. Ten już nieżyjący majster, który mnie uczył, nie przyszedł, to ja siłą rzeczy tam te rury zacząłem już pompować. Takie anegdoty. My nie robiliśmy nic innego w życiu chyba, nie? No to mnie to żył fenomen. Był sklep, rowery, piękny, taki niebieski napis. Rowery. I tam były takie panie, które nie zawsze były, powiedzmy, sympatyczne, bo tam klient przychodził, coś tam zawsze chciał od nich. Rower. A to nie było rowerów. Nie było rowerów. I ten napis mnie zawsze zastanawiał. Chyba mi się to śni czasem, ale to są wspomnienia, jak byłem małym dzieckiem, to pamiętam takie. Pamiętam, że takie powroty do Katowic pociągiem od rodziny tam z Olkusza, to widziałem już, że się zbliżamy. A zaczynały neony się pojawiać na dachach, a i coraz gęściej, 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 aż do dworca PKP, nie? To pamiętam to. Prawidłowość, która się coraz częściej potwierdza, że jeżeli mamy jakiś biznes czy jakiś lokal i jesteśmy pewni tego, co robimy, że robimy to dobrze i wiążemy się z tym lokalem, naprawdę to kochamy, to z reguły ludzie wybierają neon. I nam się już trochę opatrzyły te neony, ale jak tak coś nam świeżego wpłynie, to jak nam, no podoba nam się, często nam się podobają, już ludzie naprawdę zaczynają to czuć też. Tak, ale to się wzięło od ludzi właśnie, od artystów, prawda, że ktoś projektuje daną rzecz i tym neonem, światłem wkomponuje pewną myśl. Ulegamy wszyscy jakiejś iluzji takiej, że wszystko jest takie równe, piękne, gdzieś tam podświetlone i my nie lubimy zaszeregowania. Zawsze widzieliśmy, jak wszyscy ludzie się ustawiają w prawo, to ja zawsze się zastanawiam, a dlaczego się tak ustawiają? Zawsze idę na drugą stronę na przykład, albo staram się ominąć tą kolejkę. Światło w rurze, to najpierw w rurze musi być uzyskana próżnia. A żeby była próżnia, to musi być całkowita szczelność tej rury, czyli wszystkie te połączenia, wszystkie zagięcia, łączenie tych końcówek musi być idealnie szczelne. Następnie taką rurę podpina się pod pompę, która ta pompa wypompowuje powietrze, żeby ta próżnia była niemalże kosmiczna.